Kolejny mentoringowy wtorek nosi tytuł Ten o wskazówkach. Dla mentorów o tym, jak się przygotować i co jest ważne w Poznań Mentoring Walk. Edyta Paul ze swoim pakietem najlepszych wskazówek. Pozdrawiam i zapraszam. Zacznę od takiej ciekawostki. Kiedy w ubiegłym roku bodajże zapytano 500 największych firm z największymi dochodami, co prawda w Stanach Zjednoczonych, no ale to można przenieść też na rynek europejski, i zapytano prezesów oraz menedżerów tychże firm, co tak naprawdę pomogło im dojść do tego miejsca, w którym teraz są, to się okazało, że na drugim miejscu była informacja: miałem gdzieś kiedyś po drodze dobrego mentora. Co prawda nie było to na pierwszym miejscu, bo na pierwszym miejscu była informacja o tym, że gdzieś tam kiedyś dostali świetny, trudny projekt, w którym się sprawdzili, ale posiadanie rozmowy z mentorem, prowadzenie przez mentora pojawiało się na drugim miejscu, więc sami widzicie, że bycie mentorem jest bardzo ważne w życiu wielu osób, a bycie mentee pozwala na osiągnięcie takiego miejsca, w którym pewnie gdzieś tam każdy z nas może chciałby kiedyś w przyszłości być. 24 marca spotkaliśmy się w fantastycznym gronie osób, które będą pełniły rolę mentorów na najbliższym Poznań Mentoring Walk. Ja jako osoba prowadząca warsztaty muszę powiedzieć, że było to niesłychanie inspirujące. Po pierwsze, nauczyłam się bardzo wielu rzeczy. Po drugie, mam mnóstwo nowych znajomych też, od których już dostałam parę ciekawych informacji dotyczących nowych książek, albo materiałów do przeczytania, albo świetnych artykułów, bo to też jest rola mentorów, żeby wzajemnie siebie też wspierać. Ale jakbyśmy mieli przekazać tym osobom, które nie były na tym spotkaniu, co takiego najważniejszego się tam stało, albo jakie wypracowaliśmy wskazówki, to możemy powiedzieć o 5, myślę, punktach, które będą ważne dla was jako mentorów w tej roli, którą będziecie pełnić na najbliższym Poznań Mentoring Walk. Pierwszy. Rzecz numer jeden, która bardzo często się pojawiała. Tak naprawdę odpowiedzialność za to, co zrobi z tym, co dajesz w trakcie tego walku, w trakcie tej rozmowy swoim mentee, odpowiedzialność za to wszystko ponosi mentee. Nie jesteś rodzicem, nie masz przed sobą dziecka, pracujecie w relacji dorosły-dorosły i myślę, że ważne jest, żeby to sobie ustalić na początku, że dzielisz się doświadczeniami, swoją mądrością, radami, ale nie jesteś odpowiedzialny za to wszystko, co stanie się z tymi wszystkimi rzeczami, które dajesz, co z tym zrobi twój mentee. Była taka ciekawa historia opowiedziana przez jednego z mentorów, opowiedziana na spotkaniu, które mieliśmy w ubiegłym tygodniu, o tym, jak mentee przyszedł z życzeniem, że mentor ma mu znaleźć pracę. Nie, to nie jest ten rodzaj relacji, zdecydowanie nie. Pamiętaj, relacja dorosły-dorosły sprawdza się tutaj zdecydowanie najlepiej. Punkt drugi. Rozmawialiśmy też o tym, czy dawać rady, czy tak naprawdę pokazywać możliwe rozwiązania. Są dwa podejścia. Ja je nazywam podejściem pull i podejście push. Podejście pull to jest takie podejście, kiedy inspirujesz, kiedy pokazujesz, ale nie dajesz rad, kiedy pokazujesz możliwe drogi, rozwiązania, kiedy delikatnie komuś wskazujesz, w którym kierunku może iść, ale wcale niekoniecznie mocno go do tego zachęcasz. Natomiast drugie podejście to jest podejście push, to jest takie mocne pchanie, mocne dawanie wyzwań, pokazywanie faktycznie, jakie wyzwania przed tobą stoją, co z tym możesz zrobić, inspirowanie twojego mentee, działanie takie, które stawia przed nim bardzo wiele rzeczy do zrobienia i wręcz czasami nakazywanie zrobienia pewnych rzeczy. Taka równowaga między tym pull a push to jest coś, co myślę jest idealnym złotym środkiem dla każdego mentora, czyli niekoniecznie dawanie dobrych rad i pilnowanie, czy twój mentee to zrobi, natomiast inspirowanie, ale też dawanie wyzwań, takich rzeczy trudnych do zrobienia, pokazywanie, co może być zrobione, co może być możliwe, jest tym idealnym złotym środkiem dla każdego mentora. Punkt trzeci, ważny, który pojawił się na naszych warsztatach, to był punkt dotyczący pytań. Jakie pytania zadawać i co to są w ogóle dobre pytania? Dobre pytania mają kilka wspólnych cech ze sobą. Po pierwsze,
one pokazują drogę i pozwalają mentee samemu autorefleksją swoją własną szukać gotowych odpowiedzi. To są na pewno pytania otwarte. To są też takie pytania, które stawiają jakieś tam wyzwania. To są też pytania, które są pytaniami pozytywnymi. Zawsze lepiej zapytać o to, co ci się do tej pory udało zrobić, niż gdzie miałeś swoje wpadki, chociaż informacje o wpadkach też są bardzo, bardzo przydatne. Dobre pytanie to na pewno jest takie pytanie, po którym mentee czuje, że musi się zastanowić nad odpowiedzią na to pytanie. Czwarty punkt, który nam wyszedł w trakcie warsztatów, to było pytanie dotyczące tego, hej, mam się dzielić doświadczeniem, czyli tym, co faktycznie przeżyłem i takimi prawdziwymi rzeczami, które miałem, coś, co się u mnie sprawdziło, czy mam się dzielić swoją mądrością? Jaka jest różnica? Dla mnie różnica jest taka, że doświadczenie, czyli gotowe rozwiązania, to jest coś, co można wziąć i wdrożyć. Natomiast mądrość to jest właśnie stawianie pytań, czyli różnica między doświadczeniem a mądrością jest trochę różnicą między dawaniem gotowych rozwiązań, a szukaniem, inspirowaniem, dawaniem twojemu mentee, wskazywaniem mu dróg, czyli dostaje mapę, ale którą drogą sobie dojdzie do celu, to już jest jego decyzja. I znowu mamy dokładnie to samo, co zawsze, czyli pytanie, czy doświadczenie, czy mądrość? Decyduj sam. Złoty środek jest na pewno idealny. Ostatnie, ale wcale nie najmniej ważne. Spotkanie mentora i mentee jest wymianą, co to oznacza, że mentor też coś z tego ma. Kiedy patrzy się, skąd się nam biorą mentorzy, to są zwykle osoby, które już same coś osiągnęły i są, chcą dzielić się tą wiedzą, które czują też radość z tego powodu, które bardzo chętnie dają, niekoniecznie oczekują niczego w zamian, natomiast dużo możemy nauczyć się też od naszych mentee. Oni też wnoszą w nasze życie pewne ciekawe rzeczy, nowe pomysły, nowe rozwiązania. Sam fakt, że uczymy się rozmawiać, czy też przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym ludziom, jest dla mentorów dużą wartością. Większość mentorów czuję ogromną radość z samego faktu, że może komuś pomagać, tak? Większość mentorów to jest dla nich tym wynagrodzeniem. Natomiast nie bójmy się też traktować tej relacji mentor i mentee jako relacji obopólnej wymiany. Chcesz się dowiedzieć czegoś nowego? Chcesz poszukać nowych doświadczeń? Chcesz sprawdzić, czy o czym jeszcze nie wiesz? Tak samo możesz pytać swojego mentee. On też czasami może być twoim mentorem. Kiedy mówiłam wcześniej o tym stawianiu wyzwań, to okazuje się, że organizatorzy Poznań Mentoring Walku już jedno wyzwanie przed nami postawili. Podejrzewam, że specjalnie wybrali taką datę, bo dokładnie w tym dniu, kiedy się spotykamy, jesteśmy w epicentrum maratonu. Więc żeby tam dotrzeć, naprawdę musicie podjąć się tego wyzwania. To już jest pewnie pierwsze zadanie, które nas czeka. A widzimy się 15 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Sali Białej. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że to będzie doskonały czas nie tylko dla mentorów, mentee, ale też dla organizatorów, którzy w końcu zobaczą efekt swojej pracy.